musi zginąć. Potrzebuję więcej tajemnej mocy. Król Leoryk zasiadł na tronie. Sprowadził ze sobą wielu możnych. Zaś możni, jak to możni, pragną posiadać bogate krypty. Wziąłem więc łopatę i postanowiłem zarobić łatwo nieco grosza, wygrzebując kilka dziur. Ha! Zapotrzebowanie ciągle rośnie. Wygląda na to, że śpię w ziemi, jem ziemię i ziemią oddycham. Jeszcze czekam. Mam dość tajemnej mocy. Dopiero się rozgrzewa. Thank you.
Oto krypta godna kanclerza. Korona musi być. Pogrzebani powstają z ludzkich szczątków wrzuconych do zbiorowych mogił. Gnijące zwłoki tworzą istotę połączoną w jedno mocą czarnej magii. Jedyne, co mogłem zrobić, to uciec, tak jak każdy rozsądny człowiek w obliczu takiego monstra. Nie! Nie pozwolę ci znów przywołać na świat tego potwora Leoryka! Mam coraz więcej mocy. Udało ci się znaleźć... To wymaga... Dobrze jest znowu pracować. Proszę. Wygląda jak w dniu, w którym spoczęła na głowie Czarnego Króla. A, muszę wziąć się do porządku. Więc mi pomóż. Niestety przynoszę. Głupi. Twój dziadek był kanclerzem... Nie ma co. Podobno po upadku... Czytałem. Przykro mi z powodu twojej manii. Nie wyobrażam sobie twojej... Nie chcę.
Mam trochę nowych towarów, które mogą cię zainteresować. Nie ma mowy. Większość życia spędziła... Czego szuka? Jest przekonany. Czego udało ci się dowiedzieć? Nie pochodzi... Szukała czego? Mam koronę. Jak Marek. Król szkielet... Jestem ostatni. Nie może. Jeśli... Zauważyłem, że jest... Nie, choćby... Proroctwo dla wszystkich. Powiedziałeś, że... Leon, co się stało? Wielu... Mój najdroższy Hedrigu, nie rozpaczaj, ukochany, zrobiłeś co w twojej mocy. Czas, który spędziliśmy razem, znaczy więcej niż słowa. Jednak los bywa okrutny. Twoja siła jest potrzebna, aby zakończyć koszmar, który nęka świat. Moim ostatnim życzeniem jest, abyś znalazł swój cel. Na zawsze kochająca, Mira. Tajemnej mocy.
Pora sprawdzić moje umiejętności. Do piachu! Wróciliśmy po porażce w zachodniej Marchii. Mój ukochany król stracił resztki rozumu. Wrzał z wściekłości i złorzeczył, nazywając nas zdrajcami. Z bólem w sercu musiałem go uciszyć. Przerwajcie inkantację! Ave Magistros, ave... Twoja magia słabi. Jestem wolny! A teraz wracam do zadania. Kim jesteś? Powiedz, co cię sprowadza w to przeklęte miejsce? Mam porachunki z królem szkieletów. Ja też. Dobry, że sam się zaskakuje. Kultyści wlekli mnie koło tej świecącej dziury. Skąd się wzięła? Przybyłem się tego... Musimy się spieszyć! Jest wolny! Nie pozwólcie, aby odzyskał broń!
jestem Cormac, wojownik z zakonu Templariuszy. Jeżeli szukasz króla szkieletów, i tak trafisz na Yondara. Nie ma powodu, żebyśmy ruszali na łodzie w pojedynkę. Pewnie nie. Dobra włócznia u mego boku może okazać się przydatna. Czarna magia blokuje nam drogę. Ale nie zatrzyma Templariusza! Byłeś Templariuszem, Jota. Jak mogłeś uleć temu kultowi? Moim bractwem jest teraz Sava, Cormacu. Moce, którym służę, wkrótce będą panu... Wybacz mi. Czarna magia sabatów zamgliła mi wzrok. Zdrady nigdy się nie wybacza. Dziękuję za pomoc. Pomogę ci w walce, jeżeli znajdziemy... Mogę na to. Ruszajmy. Dobrze jest znów walczyć razem z tobą. Przydatny wybór. Ostatnią próbę uhonorowania mego władcy będę powieki cierpiał katusze. Gdy chowaliśmy go w komnacie grobowej, ujawnił nam się jako odrażający demoniczny szkielet. Gorasz i pozostali rycerze natychmiast ulegli jego wpływowi, ale ja walczyłem.
Próbowałem liczyć, ilu zabiliśmy, ale straciłem rachubę.